Smolatrowy, Bosmolatrowy, kajak wędkarski Morska TV prosi. O, też się nauczyłem. Czyli odwrotnie się ustawić. No dobra, ale bujak, nie? W tych pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj przetestujemy kajak płynąc pod falę. Teraz już się uspokoiło, natomiast no, był taki fajny moment, gdzie te fale były takie znaczące i sobie po prostu popływamy troszeczkę. Typowo pod falę i z falą też trochę, no a teraz jesteśmy w poprzek fali. Natomiast to są takie malutkie fale, tak jak widzicie, ale one są takie męczące. Trochę to siadło, było zdecydowanie ciekawiej, co za chwilę zobaczycie. Natomiast część materiału jest nagrana przy ustawieniach GoPro, gdzie ona trzyma horyzont, czyli ona będzie cały czas trzymać horyzont, wszystko będzie tu się bujać, a wy będziecie widzieć no niewzruszoną kamerkę, nie? Jedyna sytuacja to jest faktycznie, że ona jest niżej bądź wyżej, no to tutaj będzie pewnie widać, ale no horyzont cały czas będzie płaski. Także lecimy dzisiaj z tym tematem, no przez to, że akurat takie ustawienie GoPro jest, to mogę gdzieniegdzie mieć łeb ucięty, no ale kto by tam chciał na mnie patrzeć. Ciśniemy z tematem odcinka. Jest balona. I teraz zobaczcie, jest balonka i kajak będzie mi się obracał. Niestety balona jest podczepiona. O, ciężko ją złapać, żeby się nie złapać też. No chodź. Chyba najbezpieczniej zawsze nogą się trzymać. Słuchajcie, ważna rzecz. Od tego roku wszystkie ryby, które są podczepione, muszą wrócić do wody. Ta balonka dostała tutaj u góry, mam nadzieję, że przeżyje to. Poprzednia dostała no, w brzuszek tutaj flaki i tamta na pewno nie przeżyje. Także wypuszczamy ją do wody. Poszła. No takie przepisy, słuchajcie, no albo je szanujemy, albo nie. Ja chciałem balonę dla Filipa, żeby chłopak sobie no, zrobił jakąś kolację nam dzisiaj, ale no widzicie, kolejna balona podczepiona. Chyba nie będzie nam dzisiaj, chyba Filip nie zrobi nam dzisiaj tej kolacji. Używam bardzo małych kotwiczek, a mimo tego zobaczcie, te balony się trafiają podczepione. Ktoś mówił, że one jeszcze nie żerują, nie? Że one jeszcze to nie jest ten czas i one jeszcze tam próbują bardziej odgonić tą naszą przynętę niż ją po prostu atakować, no i to takie może pokłosie jest tego, no i no dobra, no ale jest, balona kolejna na kajaczu. Jak jest fala, jakiś taki dryf, to lubię najpierw popłynąć, no mierząc się z tymi siłami, jak najbardziej pod falę, żeby też zobaczyć, no jak to jest płynąć, póki jestem jeszcze taki, wiecie, świeży, mi się chce i kręcę, i jestem w stanie, no, o, zobaczcie, kurde, chyba mam kowerę obrócę, bo dziób się wbija w falę, nie? No to wiecie, to sobie tak popływam, a potem się spalą tą filtrą się proformą. Silniczek jakbyśmy mieli, to myślałem, że może go na drobie gdzieś tam bardziej zamontować, żeby wybawić bardziej kajak, ale nie wiem, czy on czasami nie będzie często, wiecie, dostawać powietrze, nie? No ciśniemy, ona gdzieś tu musi być. O, a to było jeszcze małe. Łatwiej, ciszej i do tego wszystkiego te fale tak pchają nas, ale jest niestabilnie, ja się czuję mniej pewnie, ja jednak wolę widzieć te fale, nie wiem co się tam za mną dzieje, tym bardziej, że one tak mnie nie walą bezpośrednio z tyłu, tylko tak bardziej z boku. Także trzeba mieć rękę na pulsie, o właśnie, a się tak chwieje, nie? Wy macie stabilizację bardzo dużą w GoPro, więc tego nie widać na kamerze, później ja czasami żałuję, że tutaj
pokazuję wam, jak on się przychyla, a tego na kamerce pokazuję. Znaczy tak to jest, jak się bokiem ustawi człowiek, nie? Ustawiłem wam na kamerce taki płaski horyzont, chyba to się tak nazywa, czy zablokowany horyzont. Czyli obojętnie co się dzieje z tym kajakiem, wy macie horyzont idealnie prościutki. Czyli w tym momencie powinno być widać, jak ten kajak się buja na tych falach. Zarzucam przynętę. O, dobra. Podciągniemy. Żeby nam się gdzieś znowu nie zaczepiło i ciśniemy, słuchajcie. Może teraz będzie widać, jak on na tych falach, zobaczcie, sobie radzi. Bo tak cały czas gadam, a wy mnie nie wierzycie, że na sam wypad kręci, nie? Nie wiem, czy teraz będzie tak, jak było z rana, z tamtego południa, ale myślę, że tak samo będzie, słuchajcie. Tak, fale mi się wbijały w kajaczek. O, tam są się wbijał, nie czuł falę. O, no tak jak wam powiem. Myślę, że może być cicha. To wiecie, co na tym nie będzie widać. Specjalnie do Arka zrobimy jeszcze, jak to bokiem wygląda. Ja, tylko powinienem zrobić, jak fala nachodzi. Czyli odwrotnie się ustawić. No dobra, ale buja, nie? Dobra. Spróbujemy się ustawić jeszcze drugą stroną. O, Arek mówi, że jak się wywrócę, to będzie wtedy oglądalność, nie? Także dajcie łapkę w górę bez wywrócenia, nie? Tak dla mojego zdrowia psychicznego, fizycznego i tak dalej, nie? Teraz będziecie widzieć te falki. Falki, które są takie małe, niepozorne. Nie? Natomiast myślę, że one na każdy kajak to nie są, nie? Zobaczcie, w zasadzie ich nie widać. Sam się czasami łapię, że tych fal aż tak nie widać. A potem jak sobie po prostu płynę, to nagle jest takie suru, że ojej, nie? Że wiecie co. Ja mam głowę wysoko, nie? Wyżej w sumie niż wy jesteście teraz. I to robi robotę, bo to zobaczcie, to mi się. O, właśnie o tym mówię. To się mega wychyla, nie? Natomiast kajak jest jakby przyklejony do tej wody. I tu jest ok. Natomiast robiliśmy przewrotki. Jak ktoś się zastanawia, czy kupić kajak, bo ta seria jest robiona dla takich właśnie ludzi, którzy ewentualnie myślą nad czymś takim. To zobaczcie sobie, jak się przewracam na kajaku. No to były takie symulowane warunki. To faktycznie jest taki moment, kiedy on się odkleja, nie? Bo ma takie dwie w sumie płozy duże i taki on jest taki bardziej katamaran. Jest ten moment, kiedy ta płoza się odkleja od tej wody, no i wtedy się przeklamy. Niebezpieczna sytuacja, natomiast myślę, że jeżeli ja nad tym tutaj tak panuję, co innego jakbym się zagapił, nie? To myślę, że to jest do opanowania. Nawet takie trudne warunki byłyby do opanowania. Te dzisiaj nie są trudne, ale ta falka jest taka, no taka wiecie, wkurzająca bym powiedział. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Kajak odwraca nam się bokiem i jesteśmy totalnie pod falą. Mega niebezpieczna sytuacja. Natomiast w tym momencie musimy już no, sami reagować i musimy się wychylać. Mamy belonę złapaną w pół. Nie jest to dobra sytuacja ani dla belona, ani dla mnie. Nowe przepisy nie pozwalają zabierać tak zahaczonej belony. O. Spróbujmy ją złapać, także o, dobra, poszła i bardzo dobrze, ponieważ nowe przepisy, mówiąc Radyjko, nowe przepisy nie pozwalają zabierać ryb podhaczonych. Ryby podhaczone trzeba no, z powrotem zwrócić morzu. I teraz, część z was słusznie powie, że ta balona pewnie nie przeżyje. Ja wiem, na pewno nie przeżyje. Złapana za brzuch, zobaczcie, żeby była jasność, ja używam bardzo małe haki, kotwiczki. Wymieniam tą oryginalną kotwiczkę Jacksona na dużo mniejszą, żeby nie mieć takich sytuacji jak teraz, czy żeby nie, ta balona nie była podhaczona, nie? Mimo tego zdarzają się takie sytuacje, że ona jest zahaczona w pół, no i taką balonę należy wypuścić. Po pierwsze, no nie jest to sportowe zachowanie, jak na jakichś zawodach by taka balona była, no to ona nie jest liczona do miary, musi być w okolicach skrzeli zapięta. Natomiast, no już abstrahując od tego sportowego zachowania, od tego roku, 2024, nie jest to już legalne nawet. Zobaczcie, czasami
lepiej się jest zatrzymać i sobie porzucać niż pływać. I kajaczek jest zarąbisty do tego. Też się nauczyłem, że dla bezpieczeństwa czasami lepiej jest wylone rzucić na kajak niż ją odhaczać tak z ręki.